No dobra, szukamy. Zaraz zobaczycie, co wykombinowałam. Dzień dobry, witajcie ponownie na kanale Zielony Listek. Dzisiaj przechodzimy do drugiej części przesadzania roślin z Mystery Boxa, który zamówiłam z Jungle Boogie. Wszystkie linki, czyli unboxing i pierwszą część przesadzania, załączę w opisie tego filmu. Natomiast dzisiaj przesadzamy sobie kolejne dwie rośliny oraz porównamy sobie dwa podłoża do storczyków, które zakupiłam ostatnio w OBI. Ostatnio właśnie poszukiwałam takiego podłoża do storczyków, które byłoby lepsze niż poprzednie, które kupiłam, czyli takie, które nie miałoby w składzie keramzytu. No i w OBI na swojej drodze napotkałam dwa podłoża i nie wiedziałam po prostu, które wziąć. Jedno było w wersji premium za 13 zł z Substrala, a drugie było w wersji takiej bardziej budżetowej, raczej no name, z firmy Athena za 7 zł, ale to jest opakowanie 5-litrowe. Tutaj mamy 3 litry. Także nie dość, że mamy przebitkę ceny praktycznie 50%, to jeszcze mamy prawie całe takie opakowanie jeszcze dodatkowo w tym podłożu za darmo. I po prostu z ciekawości wzięłam te dwa opakowania. Pomyślałam, że też pokażę coś takiego na kanale, że czegoś wspólnie się razem dowiemy, coś porównamy w ramach właśnie takiej ciekawostki. I jak możecie zobaczyć, w waszej lewej stronie znajduje się to podłoże Athena, 5-litrowe, tańsze. Jest ono dosyć takie drobne, zawiera ono w sobie perlit, odrobinę torfu, małe kawałki kory i jakieś szczątki włókna kokosowego. Natomiast to podłoże po prawej stronie Substral Premium. Tutaj mamy grubą frakcję tej kory, nie ma tu perlitu, nie ma tutaj ziemi, więc słuchajcie, no myślę, że zarówno w tym podłożu premium, jak i w tym podłożu takim troszkę może niższej jakości i tańszym, no rośliny będą rosły. Ta tańsza wersja jest na pewno równie fajna do użycia jako rozluźniacz, czy na przykład do mieszanek do filodendronów. No a ja dzisiaj, moi drodzy, będę przesadzała jednego storczyka, a mianowicie storczyka jubilerskiego, którego właśnie ostatnio nabyłam w tym Mystery Boxie Jungle Boogie. Jest to storczyk Macodes petola. No totalne maleństwo i ja sobie zrobiłam research o tych storczykach jubilerskich i postanowiłam się tym researchem z Wami podzielić. Oto co otrzymałam z tej doniczki. Nic tutaj więcej nie ma oprócz zbitego podłoża z perlitem mokrego, ale wiecie co? Te storczyki mają małe korzonki, także tym nie ma w ogóle się co przejmować. Całkiem ładnie ukorzeniona sadzoneczka. Chciałabym tutaj dodać, że te piękne rośliny były też dostępne w OBI w cenie 65 zł, ale były to większe doniczki niż siódemki i naprawdę były to rozrośnięte sadzonki, które miały po 2-3 pędy w donicy. Liście były o wiele większe, nawet w porywach do 8 cm, ponieważ te listeczki rosną właśnie w kształcie takich rozet, które w naturze osiągają około 15 cm szerokości w swoim pokroju. No i ta urocza roślinka zamieszkuje głównie Azję Południowo-Wschodnią oraz wyspy okalające Malezję, jak i samą Malezję. Jest to gatunek endemiczny dla tamtych terenów i słuchajcie, ta cudowna, hipnotyzująca roślina porasta po szczycie lasów deszczowych właśnie. I ja dzisiaj to po szczycie lasu postaram się odtworzyć tej roślinie i będzie ona mieszkała zamknięta w takim terrarium z Ikei. Znaczy to nie jest terrarium, to jest ogólnie taka mini witrynka wystawowa, którą ja zaadaptuję pod właśnie potrzeby stworzenia domku dla tego storczyka. Słuchajcie, ja tutaj mam wermikulit wymieszany z węglem aktywnym. Użyję wermikulitu zamiast perlitu, żeby troszeczkę sobie rozpulchnić jeszcze bardziej to podłoże. I wsypię sobie troszkę tego zmielonego podłoża oraz troszeczkę tego podłoża premium, żeby uzyskać bardziej napowietrzoną strukturę. Mieszam sobie to wszystko.
Oczywiście tego podłoża wyjdzie mi znacznie więcej niż ja potrzebuję. Zaraz zobaczycie, co wykombinowałam. Następnie mam tutaj trochę namoczonego mchu sphagnum, takiej właśnie fajnej jakości. To jest ten jasny nowozelandzki mech. I ja sobie teraz to wszystko tutaj mieszam. Czyli mamy tutaj odrobinę torfu z tego tańszego podłoża. Mamy tutaj korę piniową i chipsy kokosowe, wermikulit oraz węgiel aktywowany. I to, moi drodzy, mam nadzieję, pomoże mi odtworzyć to poszycie lasu deszczowego, które fajnie będzie trzymało wilgoć, którą ten storczyk lubi, ale równocześnie będzie fajnie napowietrzone i te korzenie nie zgniją. Mam tutaj pocięte opakowanie po borówkach, ponieważ no tutaj ten podstawek musi mi jakoś, po pierwsze jest za duży, a po drugie no nie będzie mi trzymał w ryzach tego podłoża, jeżeli podniosę tą kopułkę. Dlatego na razie wymyśliłam coś takiego, że to opakowanie sobie wypełnię tym podłożem. Ono też ma odpływ, stety bądź niestety. Potrzebuję teraz tego mchu, którego dodam sobie więcej. Wiecie, to ma być mieszanka taka według uznania. Otulę tą roślinę troszkę większą ilością mchu. Tak mi się będzie bardziej podobało. Mam nadzieję, że storczykowi będzie fajnie w tym podłożu. Można je też oczywiście z powodzeniem hodować w hydroponice. Spotkałam się na YouTubie właśnie też z taką metodą uprawy tej rośliny. Natomiast generalnie ludzie mają całe donice upchane tymi storczykami, właśnie takimi odmłodzonymi sadzonkami. I te donice są tak duże i pełne jak peperomie, które często można spotkać. Wyobraźcie sobie całą donicę takich pięknych pędów storczyków, tak gęsto posadzone ze sobą, co tworzy wtedy po prostu niesamowitą taką kopułkę przepięknych, jubilerskich roślin. Wygląda to świetnie. Ale z czasem, niestety, jak to w życiu bywa, nie może być tak kolorowo. Te storczyki lubią się wraz ze wzrostem, lubią się czasem trochę powyciągać i mają takie odsunięte, długie łodygi. Wtedy takiego storczyka się obcina, ten atrakcyjny dla oka czubek wkłada się w podłoże i się ukorzenia. Natomiast te pędy można też położyć do takiego pudełka, na przykład z mchem sphagnum, zamknąć i poczekać, aż się ładnie ukorzenią. No cóż, powiem Wam tak, przesadziłam mojego storczyka, który gdzieś tutaj już miał żółtego listka, także chyba już troszeczkę się, o, w tym zbitym podłożu ta roślinka mi się już trochę dusiła. Nie bez powodu te rośliny to storczyki jubilerskie, Jewel Orchids, ponieważ naprawdę mają niesamowite te listki, takie naelektryzowane jak kilkadziesiąt błyskawic, które akurat właśnie rozbłysły na blaszce liścia. Bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście nie wszystkie te storczyki mają taką blaszkę liściową, są też bardziej matowe odmiany oraz, co ciekawsze, te makotesy są spotykane również w wersji z wariegacją. No powiem Wam generalnie, zdecydowanie muszę poszukać jakiegoś takiego opakowania przezroczystego, które pokryje całą powierzchnię tego podstawka i będzie troszkę niższe. Natomiast doraźnie myślę, że i tak pomogłam temu storczykowi teraz, przesadzając go w ten sposób, więc niech sobie będzie. Czy jeszcze chciałam coś dodać o tych storczykach? Chyba nie, ale jeszcze długo będę zachwycała się nad pięknem tej rośliny i tym, jak natura, jakie cuda potrafi stworzyć natura. Kolejną rośliną, którą dziś przesadzamy, jest drugi maluszek z Mystery Boxa. Jest to Alokasia Silver Dragon. Nie wiedziałam za bardzo, do jakiego podłoża przesadzić, w jaki sposób ją uprawiać. W ostatnim odcinku mówiłam Wam, że korci mnie hydroponika, jeżeli chodzi o tą alokazję, ale mam teraz alokazję zarówno w hydro, jak i w zwykłym podłożu i chyba dla równowagi tą zostawię w zwykłym podłożu, ponieważ naprawdę ona tutaj fajnie rośnie, a w hydroponice już niestety jednego Silver Dragona zabiłam. Ona ma tutaj przepiękne białe, zdrowe korzenie.
I jak dobrze wiemy, alokazje nie lubią zbyt ciasnych doniczek. A tutaj zdecydowanie ona już ładnie sobie przerosła tą doniczkę. Dlatego też już chyba Cię nie wsadzę do tej osłonki. No, będzie coś nowego, trzeba poszukać. No dobra, szukamy. Dobra, mam dla niej taką małą, przezroczystą ósemkę, doniczkę. I sypię temu maluchowi fajne, zdrenowane, ale nadal żyzne podłoże, czyli nie jest takie bardzo rozluźnione. Jest na tyle rozluźnione, aby zapewnić roślinie dobre napowietrzenie w korzeniach. Oczywiście mamy tutaj węgiel aktywny, wermikulit, kilka chipsów kokosowych, kilka kawałków kory, choć kora tutaj jest zbędna. Standardowe pH od 5,5 do 6,5. No i mamy to, widzę ładne korzenie. Będę sobie też tutaj kontrolowała te korzonki. Zmiennie jest to przepiękna roślina. Uważam, że ma równie atrakcyjne spody liści, co zewnętrzną blaszkę liściową. Z każdej strony, z której by nie rosła, wygląda pięknie. Także fajnie, że jest i niech ładnie sobie rośnie. Oczywiście muszę kupić jej jakąś osłonkę, która będzie pasowała do rozmiaru tej doniczki, bo nie mam. Tutaj jeszcze dla ozdoby postawiłam tego filodendrona tortum, którego przesadzaliśmy ostatnio razem w poprzednim odcinku. Ma się dobrze, także jest fajnie. No i jeżeli chodzi o tego makodesa, no to będę na pewno go za chwilę zraszała wodą z rizotonikiem i super drive'em. No i myślę, że co jakiś czas otworzę tutaj tą kopułkę, troszkę powietrza wpuszczę, ale nie za dużo, bo zależy mi właśnie na takim fajnym mikroklimacie, który będzie panował tam w środku. Mogłam to wiaderko sobie zdjąć, żeby tak tutaj nie szpeciło. No i co? Przesadziliśmy sobie dwie rośliny na dwa różne sposoby. Porównaliśmy dzisiaj dwa różne podłoża w różnych cenach. Może to się kiedyś komuś przyda. Mam nadzieję, że tak. Ja kupując te podłoża szukałam takiego porównania, ale nie znalazłam. Więc nagrywam dzisiaj. Z całego serca chcę Wam jeszcze raz podziękować za to, że jesteście ze mną, że odwiedzacie mój kanał i oglądacie filmy, że komentujecie, że pamiętacie zawsze o łapce w górę. Trochę mam brudne ręce. Że pamiętacie zawsze o łapce w górę. Bardzo mnie cieszy każdy komentarz, każda subskrypcja. Zapomniałam Was podczas tego odcinka zasypać pytaniami, czy posiadacie właśnie te storczyki jubilerskie oraz tą alokazję Silver Dragon. Cały czas mi się myli ta nazwa z Dragon Scale'em. Może macie na te storczyki jakieś fajne sposoby? Dawajcie znać w komentarzach o swoich doświadczeniach, o swoich opiniach. I w ogóle piszcie o czymkolwiek chcecie. Możecie zostawić tylko serduszko, możecie powiedzieć tylko cześć, przybić piątkę albo napisać jakiś dłuższy komentarz, który ja bardzo chętnie przeczytam. I jak zwykle życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, widzimy się już niedługo. Pa!